Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Tropo na portalu natemat.pl. Witam Państwa i przede wszystkim serdecznie witam naszego dzisiejszego gościa, pana Romana Giertycha, mecenasa, byłego wicepremiera Rzeczypospolitej. Dzień dobry panie mecenasie. Bardzo serdecznie dziękuję, że zechciał pan się z nami połączyć. Ostatnio pan się trochę mniej w mediach udziela, ale za to w sensie udzielania wywiadów, ale za to jest pan obecny na wszystkich możliwych portalach społecznościowych i ma pan ogromną oglądalność. Tym większa jest... dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Moja wdzięczność. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To prawda, że rzadziej udzielam wywiadów, ale wynika to z tego, że no, te wszystkie media społecznościowe zajmują bardzo dużo czasu, którego i tak ze względu na pracę zawodową nie mam za dużo. To doskonale rozumiem, mnie też zajmują mnóstwo czasu. Nie wszyscy to doceniają. Proszę powiedzieć, bo teraz mam wrażenie, że pan stał się wrogiem publicznym numer dwa w tej naszej nieszczęsnej Rzeczypospolitej i pańskie życie zaczęło przypominać trochę życie rosyjskiego dysydenta. Czy tak jest w istocie i jak się pan z tym czuje, będąc, że tak się wyrażę, celem nagonki? Więc z pewnością muszę po pierwsze wyrazić bardzo dużą wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy w tych trudnych dwóch latach ostatnich mnie wspierali, a także wdzięczność wobec osób, które wykonując swoje obowiązki zawodowe nie pozwoliły na to, abym był takim rzeczywiście dysydentem. To znaczy myślę tutaj o sędziach polskich, bo tym, co nas różni od dyktatury rosyjskiej czy białoruskiej, jest to, że ciągle sędziowie w Polsce w większości, generalnie w zdecydowanej większości, sprzeciwiają się zamianie naszego państwa w autorytarny model właśnie na wzór rosyjski. I chwała im za to, rzeczywiście to jakby wymiar sprawiedliwości, a przynajmniej jego część stała się ostoją polskiej demokracji dzisiaj. Nie ma pan takiego wrażenia? No, panie redaktorze, gdybym gdyby nie to, że sędziowie zostali tą grupą, która jest niezależna od władzy, to ja nie rozmawiałbym z panem teraz, prawda? Ja przeżyłem próbę aresztowania, byłem zatrzymany, skuty kajdankami, oskarżony niesłusznie. Wygrałem 38 spraw z prokuraturą wokół tego zatrzymania. Wszystkie zwycięskie i wszystkie dzięki temu, że sędziowie w sposób różni, bo to też byli... Właśnie jakoś świeży taki wyrok ze dwa dni temu w sprawie poręczenia majątkowego znowu na pańską korzyść. Czyli jednak jakaś zawziętość straszna różnych prokuratur, no ale potem szczęśliwie sądy, szczęśliwie dla pana, sądy oddalają te dość absurdalne, wydaje mi się, zarzuty. Znaczy, ostatnia decyzja jest o tyle ważna, że sąd po raz pierwszy powiedział, nie wiem, czy państwo rozumiecie tę różnicę, bo normalnie sąd, oceniając wnioski aresztowe czy też pewnego rodzaju kwestie związane ze środkami zapobiegawczymi, oceniają tak zwane wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu. I w mojej sprawie 9 sądów powiedziało, że nie ma żadnego wysokiego prawdopodobieństwa. To, co się zdarzyło dwa dni temu, to to, że sąd, oceniając zabezpieczenie majątkowe, które prokuratura zrobiła na moim majątku, uchylił to i uznał, że w ogóle nie ma żadnego prawdopodobieństwa, albo jest minimalne prawdopodobieństwo. W związku z czym, że krótko mówiąc, że nie można było mi żadnych zarzutów stawiać. I to jest w tym sensie przełomowy wyrok, że on właściwie w sensie praktycznym kończy tę sprawę. Jeżeli chodzi o stronę prawną, oczywiście prokuratura nie przyjmie tego do wiadomości, bo mamy do czynienia z jej formą bardzo upolitycznioną, szczególnie w odniesieniu do osób, które aktywnie się sprzeciwiają obecnie władzy, a wydaje mi się, ja jestem takim celem z kilku niezależnych zupełnie powodów. A właśnie, jak się pan z tym czuje? To znaczy, jak się czuje człowiek, który... Czuje się pan zaszczuty, czy jednak władza w panu przeważa? Jak się czuje człowiek, którego zatrzymano, skuto, próbowano aresztować, próbowano mu zabrać majątek i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ja akurat mam taką mentalność wojownika i
im bardziej się mnie atakuje, tym bardziej odpowiadam, co zresztą chyba widać. Natomiast oczywiście rodzina najbardziej na tym cierpi, to jest źródło mojego też cierpienia, bo w takich sytuacjach rodzina najbardziej dostaje i te pogróżki wobec mojej córki, groźby, że ją zabiją, że mnie zabiją, to wszystko jest forma presji na rodzinę i próba zlikwidowania swego przeciwnika, ale jeżeli chodzi o mnie, no to odnosi odwrotne skutki od zamierzonego. Mnie to jeszcze bardziej mobilizuje, mnie to jeszcze bardziej pobudza do tego, żeby z tym złem walczyć, bo o ile ja mogłem pokonać te wszystkie ataki na mnie i dałem radę jakby to wszystko przetrzymać, to wyobraźmy sobie, ilu ludzi musiało zostać zmiażdżonych, zdeptanych przez ten system bez żadnej możliwości obrony, bez żadnej, wie pan, no nie każdy ma kancelarię, która funkcjonuje od lat, specjalizuje się w sprawach karnych, uważam, że jest jedną z najlepszych, plus przyjaciół adwokatów, którzy też mają bardzo dobre kancelarie. To jest wyjątkowa sytuacja, że ma się najlepszą pomoc prawną w naszym kraju. Natomiast bardzo wielu ludzi na takie rzeczy albo nie stać, albo nie mają możliwości, albo po prostu zwyczajnie nie zdążą. I mam takie wrażenie, że im więcej wygrywam tych spraw, tym bardziej mi jest żal ludzi, którzy po prostu, przedsiębiorców różnego rodzaju, których sobie upodobał jakiś kacyk pisowski, żeby ich zniszczyć, albo którzy nadepnęli komuś na odcisk, jakichś ludzi, którzy napisali jakiś komentarz, albo po prostu byli wyznaczeni na zasadzie, żeby im majątek zabrać. Bo tak się w tej chwili dzieje. Mamy tworzenie nowej elity majątkowej poprzez niszczenie starej. I to będzie, jeżeli tego procesu politycznie nie powstrzymamy, to będziemy mieli po prostu postępującą wymianę elit na elitę, która zawdzięcza wszystko PiS-owi. No tak, to już się dzieje. Ale jak powiedziałem, jest pan wrogiem publicznym numer dwa obecnego reżimu, a wrogiem publicznym numer jeden jest chyba Donald Tusk, którego pan jest obrońcą. Pisał pan, zresztą gazety polskie też pisały dość obficie, że chcą zastrzelić Tuska. Jak pan widzi tę sprawę? To rzeczywiście jest realna groźba? I czy w związku z tym jakieś środki ostrożności Donald Tusk podejmuje? No, ja nie mogę tutaj mówić o środkach ostrożności, ale... Ale podejmuje. Ale jest wiele spraw, które toczą się dotyczące gruźb już konkretnych osób w odniesieniu do Donalda Tuska i jego rodziny. I te sprawy częściowo, ja prowadzę, częściowo inni, więc mi się wydaje, że te groźby są absolutnie realne w takim znaczeniu, nie że PiS chce zabić, to znaczy, że zlecił płatnemu zabójcy zamordowanie, tylko chce zabić najlepiej rękoma takiego wariata, który zabił prezydenta Gdańska. Mi się wydaje, taki jest cel tej nagonki, tych czerwonych oznakowań jakby na strzelnicy, na piersi przewodniczącego Platformy, tego wszystkiego, co oznacza wyklęcie z polskości, czyli narzucanie narracji, że Tusk jest Niemcem, wrogiem polskości, wrogiem Polski, wrogiem wartości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się... Na różne sposoby, nie tylko o niemieckość. Raz jest Niemcem, raz jest Rosjaninem, przyjacielem Putina, no, różne takie rzeczy. To dość charakterystyczne. Ale proszę powiedzieć, znaczy z tego, co pan powiedział, to wynika, że nasze służby nie mają killerów, którym można zlecić zabójstwo polityczne? Wydaje mi się, że gdyby miały, to bym już nie żył. A. Więc sądzę, że nie mają. Raczej jest to próba wprowadzenia do takiej sytuacji, żeby wyeliminować nie poprzez próbę, no poprzez prokuraturę, innych poprzez ataki medialne, albo zachęcić kogoś do jakiegoś czynu, ale nie na tej zasadzie, że bezpośrednio daną osobę
podżegamy do przestępstwa, tylko to robimy to poprzez stworzenie nagonki. To czasami ale jest równie skuteczne. Czy tak się wrażenie, nie przystępują do czynu dlatego, że są tacy dobrzy i łaskawi, czy dlatego, że nie mają środków, a chętnie by to zrobili pańskim zdaniem? No tego, tej chęci to ja tutaj bezpośrednio nikomu nie zarzucę, natomiast różnica pomiędzy wsadzeniem niewinnego człowieka do aresztu na wiele lat, a zabiciem nie jest tak znowu wielka, bo to w sensie publicznym jest taka sama śmierć. I myślę, że mentalnie, moralnie oni są gotowi do każdego świństwa, każdej podłości, najgorszego nawet. Natomiast przy tego typu metodach jeszcze trzeba mieć ludzi, którzy to wykonają w sposób no, skuteczny. Tak, ale wydaje mi się, że to jest tylko Sparta, czyliby zapewne również to. No. Więc może mają świadomość tego. A proszę powiedzieć, bo pisał pan ostatnio kilkakrotnie, że przygotowują różnego rodzaju prowokacje, od małych takich jak rzucenie jajkiem Jarosława Kaczyńskiego, czego dokonał podobno zwolennik PiSu, do tego, żeby doprowadzić do jakiegoś incydentu o charakterze niemalże wojennym, jako pretekstu do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, czyli podpalenie Reichstagu tut proportion garde i przeniesionego na polski grunt. Te prowokacje pańskim zdaniem w dalszym ciągu są możliwe? Ja pamiętam sprawę Gay Bombera, która nigdy nie została wyjaśniona, ale ten zrobił, kto zyskał. Na sprawie Gay Bombera, która była sprawą poważną, bo ktoś porozstrawiał atrapy bomb w Warszawie przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, rzekomo. I napisał list, że to właśnie on, Gay Bomber, będzie teraz podkładał bomby, żeby zaatakować Lecha Kaczyńskiego. To był w sposób oczywisty wsparcie dla kampanii Lecha Kaczyńskiego. Nie mam żadnej wątpliwości. Pomogło mu realnie wygrać wybory prezydenckie. Jeżeli PiS był w stanie to zrobić 15 lat temu, no to teraz może posunąć się dalej. Ja uważam, że są gotowi na wszystko, na każdą prowokację, byle osiągnąć jakiś sukces. Na przykład sukces poprzez przełożenie wyborów o jakiś czas, bo... No właśnie, o to chciałem pana zapytać, bo Jarosław Kaczyński ostatnio kilkakrotnie zapowiadał stworzenie czegoś, co nazywa bodaj strażą wyborczą. Czy to też jest część planu do mającego na celu sfałszowanie tych wyborów, że już wiedzą, że przegrają... Ja nie wierzę w sfałszowanie wyborów, od razu powiem. W Polsce... A czemu? Bo wie pan, ja prowadziłem wybory różnego rodzaju przez wiele lat i technicznie sfałszować wybory jest w praktyce niemożliwe. Można oczywiście w ograniczonym zakresie to zrobić, tak jak było powiedzmy w domach opieki społecznej, jakieś oszustwa poszczególnych ludzi czy nawet organizacji, ale sfałszować wybory w komisjach wyborczych na bazie obecnego systemu nie można, dlatego że komisje wyborcze są obsadzane przez różne stronnictwa. Z pewnością te komisje, które będą teraz, będą no, bardzo różnorodne. Nadto komisje wyborcze są prowadzone najczęściej czy organizowane przez samorządy, które te najniższe samorządy, które w większości jednak pisowskie nie są. Więc nie sądzę, żeby to było technicznie możliwe. No to czemu Jarosław Kaczyński, ten straż wyborczy, przecież opozycja nie ma możliwości sfałszowania wyborów, taką możliwość ma władza, a on powołuje jeszcze straż wyborczą i co, straż wyborcza ma pilnować władzy, żeby władza nie sfałszowała? Ale ja uważam, że nie rozumiem logikę tego posunięcia. Nie uważam, żeby władza miała w tej chwili możliwość sfałszowania wyborów, panie redaktorze. To jest technicznie niewykonalne. I ktoś, kto mówi o sfałszowaniu wyborów, to no nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda ten mechanizm. Oczywiście, gdyby wprowadzono zmiany w ordynacji polegające na tym, że wybory organizuje Mariusz Kamiński i on odpowiada za wszystko i on mianuje komisarzy, mianuje komisje i tak dalej, no to teoretycznie można sobie wyobrazić, że wtedy sfałszują te wybory, ale na bazie obecnego systemu nie widzę takiej możliwości. Ale pamięta pan doskonale, ilekroć przegrywali wybory, to te wybory były, to ten wynik był wynikiem oszustwa dokonanego przez... Ale o czym pan mówi?
o wyborach, które nas przed 2015 roku, między 2008 a 2015 roku przegrali. No to mówię o twierdzeniach. Zawsze te wybory były sfałszowane, tylko te, w których oni wygrali, już nie były sfałszowane. Więc... Tak, no oni tak gadali, natomiast z punktu widzenia prawdy ani nie były sfałszowane te wcześniejsze, ani nie były sfałszowane te w 2015. No taki był wynik wyborczy, jaki był. I żadne późniejsze również. Ja też nie jestem zwolennikiem tezy, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Nie zostały sfałszowane na tyle, żeby to zmieniało wynik. Może były jakieś nieprawidłowości, może były, one zostały zafałszowane poprzez udział telewizji publicznej i państwa w promowaniu Andrzeja Dudy. Państwa zarówno lokalnych, jak i... Tak, ale nie zostały sfałszowane w znaczeniu liczenia głosów. Okej. Okay. Dobrze. To teraz zmieniłbym temat. Upoważnił mnie pan do zadawania trudnych pytań, więc trudne zadaję. Czasami odnosi się wrażenie, że jest dwóch Romanów Giertychów. Jeden do roku 2009 powiedzmy, a po 2009 roku inny Roman Giertych. Pierwszy symbol bardzo ekstremalnie prawicowego stanowiska, weterokatolickiego. Drugi prominentny działacz opozycji. Wielu ludzi ma w dalszym ciągu pewną konfuzję. Który z tych Romanów Giertychów jest prawdziwy dzisiaj? Ja myślę, że dobrze pan powiedział, że mamy, że są jakby w sensie medialnym dwie postacie. Ale trzeba oddzielić stronę medialną od strony rzeczywistej. Ja nigdy nie byłem ekstremistą w rozumieniu dzisiejszej Zjednoczonej Prawicy. Nigdy nie miałem poglądów pana Czarnka, czy nie miałem poglądów pana Kamińskiego, czy pana Kaczyńskiego, takich jak dzisiaj je wyrażają. Byłem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, ale gdy wchodziłem do tego rządu, to w tym rządzie był Radosław Sikorski, Zbigniew Religa, Meller, Zyta Gilowska. To był zupełnie inny rząd. W ogóle, szczerze mówiąc, ja najpierw wszedłem do rządu Marcinkiewicza, który w ogóle jeszcze miał inną optykę. Przed rokiem 2010 tak naprawdę, mi się wydaje, że PiS był traktowany jako normalna partia. No, najlepszym dowodem jest to, że w roku 2002 Platforma i PiS tworzyły jeden komitet wyborczy w wyborach samorządowych. No, dzisiaj wydaje się rzecz kompletnie niewyobrażalna. Ja zawsze, wie pan, może zdradzę tutaj coś, ale zawsze jak mi Donald Tusk albo Radek Sikorski dokuczają ze względu na PiS, to ja przypominam ten komitet wyborczy, a Radkowi to, że był w rządzie i w klubie parlamentarnym PiS jako senator. Przypominam ten komitet wyborczy wspólny, no bo ja nigdy żadnego wspólnego komitetu wyborczego z PiS-em nie tworzyłem. To jest jedna warstwa. Druga warstwa to jest to, że ludzie dojrzewają i ja intelektualnie wyzbyłem się nacjonalizmu. Nigdy nie byłem takim stricte nacjonalistą, a na pewno się takim nie nazywałem. Ale w swojej istocie prezentowałem poglądy nacjonalistyczne i tych poglądów się wyzbyłem po prostu ze względu na przemyślenia, które i dojrzewanie mojego umysłu. I to jest proces, który się zdarza u ludzi, że w pewnym zakresie dojrzewają ich poglądy. Więc pytanie, który jest prawdziwy, no na pewno jest ten, który jest starszy prawdziwy, bo ludzie bardziej dojrzalsi po prostu mają poglądy już przemyślane, a moje poglądy o charakterze nacjonalistycznym wywodziły się z pewnej tradycji rodzinnej, której część ja przyjmuję, ale część ja odrzucam po prostu, jak na przykład antysemityzm. Ja jestem, można powiedzieć, bardziej filosemitą niż antysemitą, więc i można powiedzieć, zaczątki tej takiego dojrzewania pan zobaczy już w czasie, kiedy pełniłem funkcję. No, chyba nie było wyższego przedstawiciela rządu obecnego w Jedwabnym niż ja do dzisiaj. I chyba żaden inny wicepremier czy premier nie przyjechał nigdy
do Jedwabnego. Był prezydent, ale rząd nigdy nie był reprezentowany i to zrobiłem absolutnie wbrew swojemu środowisku politycznemu i tak można powiedzieć, że to był kamień obrazy też u ojca Rydzyka. Dojdziemy do ojca Rydzyka. Mogę panu zadać pół żartem, pół serio dwa pytania. Dlaczego ma pan lub miał pan na pinku z Gombrowiczem, z tym transatlantykiem? No to jest teza, którą postawili dziennikarze, a która jest nieprawdziwa. Znaczy, ja zamieniłem transatlantyk, znaczy nie ja, bo też sobie ludzie wyobrażają, że jak jest się ministrem, to się wszystko kontroluje. Po prostu jeden z moich departamentów, przedstawiając nową listę lektur, zamienił transatlantyk na ferdydurkę. I z tego przy ówczesnym moim jakby wizerunku bardzo skrajnego nacjonalisty zrobiono z tego histerię pod tytułem wyrzucam Gombrowicza z lektur szkolnych. A prawda była taka, że po prostu zamieniono transatlantyk na ferdydurkę. Ale lubi pan, czytał pan. Przepraszam? Lubi pan Gombrowicza, czytał pan jego książkę. Tak, oczywiście, że czytałem. I no, szczerze mówiąc, bardziej do mnie przemawia ponadczasowość ferdydurkę niż transatlantykę. Także. To niech mi pan jeszcze powie, w którym roku była bitwa pod Kircholmem. Bitwa pod Kircholmem była w 1605, z tego co pamiętam. Tak, 27 września, ma pan rację. Tak, było świetne zwycięstwo, ale Szwedzi i tak zajęli im flanty mimo wszystko, bo my to tak potrafimy zwyciężać właśnie. No ale ocaliliśmy im flanty polskie. Myślę, wydaje, że to był jeden z kluczowych elementów, konsekwencji tej bitwy, więc sądzę, że jednak nie była to bitwa stracona. Nadto ona miała konsekwencje, powiem panu anegdotę historyczną, której pewnie pan nie wie. Mianowicie w wyniku bitwy pod Kircholmem Kurlandia, która była częścią jakby tych Inflant, stała się później, na początku XVIII wieku, częścią Rzeczpospolitej. A Kurlandia miała prawo do kolonii, w tym Tobago. I co ciekawe, nigdy się tego prawa nie zrzekła, więc prawnie Druga Rzeczpospolita, odradzając państwowość polską, przyjęła również uprawnienia do Tobago. I jeżeli rząd polski w tej chwili nie wystąpi o restytucję Tobago, to moim zdaniem to będzie zdrada, panie redaktorze. Tobago domaga się przyłączenia do macierzy. Tak. Mieszkańcy Tobago, myślę, by się zdziwili z tej informacji, chociaż mają u siebie Zatokę Kurlandczyków, jakaś pamięć o tym, że byli częścią Królestwa Polskiego, tam panuje. Także tu bym raczej kierował siły Jarosława Kaczyńskiego na odzyskanie Tobago, tym bardziej, że wydaje mi się, że Trinidad i Tobago to słabszy. No tak, jeszcze mógłbym Madagaskar odzyskiwać, bo o mały włos nie został naszą kolą. No właśnie. Mówił pan, wracając do rzeczy poważniejszych, o swojej przemianie. Proszę powiedzieć, czy to jakoś nastąpiło skokowo, czy był jakiś taki moment, czy impuls, który czy przyspieszył, czy spowodował, że pańskie poglądy wyewoluowały, że pan po prostu dojrzał do stanowiska, jakie dzisiaj pan zajmuje i prezentuje. Wie pan, wydaje mi się, że istotną rzeczą było pogłębienie zrozumienia, czym jest katolicyzm i że katolicyzm wymaga uniwersalności i w swej istocie się sprzeciwia nacjonalizmowi. To był bardzo istotny czynnik, jeden. No, a drugi, to znaczy powszechny, przypominam naszym czytelnikom, tak, naszym słuchaczom. A drugi element to był taki, że mimo wszystko, jak się wchodzi do parlamentu, czy wchodzi do rządu, człowiek ma okazję spotkać się z bardzo wieloma ludźmi, wymienić poglądy. No to jest, parlament jest taką szkołą demokracji, a już rząd to już daje wgląd, jak funkcjonuje państwo i jak funkcjonuje struktura Unii Europejskiej na przykład, to w zakresie której
zmieniłem poglądy i można powiedzieć najbardziej spektakularnie, bo uważam moje nawoływania do sprzeciwu referendum za błąd. I to był właśnie wynik doświadczeń i wiadomości, które uzyskałem będąc w rządzie. A czy jakąś rolę słyszałem w pańskim, że tak się wyrażę, w pańskiej ewolucji odegrał również ksiądz kardynał Cibisz? Możliwe to? Miałem w swoim życiu niewielki kontakt z księdzem kardynałem Dziwiszem. I w sensie politycznym ten kontakt zapamiętałem raczej ze strony negatywnej niż pozytywnej. Może pan opowiedzieć? Czy wolałby pan nie? Nie mam tu nic do ukrycia w tej sprawie. No to cię. Jeszcze za życia Jana Pawła II ja byłem u księdza kardynała, jeszcze wówczas nie kardynała Dziwisza, biskupa zdaje się, z postulatem, aby próbował rozwiązać problem, który dla polskiego kościoła się wówczas rysował, jakim jest siła i potęga i metody działania ojca Tadeusza Rydzyka. Niestety ta rozmowa nie przyniosła... Pan właściwy adres. Przyniosła niewłaściwy efekt, a jej treść została przekazana. Być może bez świadomości księdza Dziwisza, ale w każdym razie została przekazana do ojca Tadeusza Rydzyka. I jak to się skończyło? Pańskie stosunki nie tylko z ojcem Rydzykiem, ale i z polskim kościołem. Zdaje się, że uległy dość gwałtownemu pogorszeniu. Z ojcem Tadeuszem Rydzykiem ostatnią rozmowę, jaką miałem, to był podczas wizyty jeszcze wcześniej, to był Jana Pawła II w Krakowie, gdzie zażądał ode mnie likwidacji LPR-u. Powiedział, przy obecności kilku biskupów polskich, i powiedział mi, że jeżeli tego nie zrobię, to mnie zniszczy. Tak mi powiedział w oczy ojciec Tadeusz Rydzyk. A czy to, co się teraz dzieje wobec pana, to nie jest konsekwencja tamtej obietnicy? Tak, tylko że mnie nie zniszczył. Mhm. Natomiast to, że próbował, to jest oczywiste dla mnie. I czy działania teraz Ziobry są jakoś inspirowane przez ojca Rydzyka, tego nie wiem. Natomiast to, że mówił o tym, iż pragnie mnie widzieć na katafalku, bo to powiedział publicznie, no to były rzeczy skandaliczne, które padły z jego ust. I a to wynikało ze wściekłości związanej z tym, że koncepcja budowania takiego państwa, jaką teraz budują ojciec Rydzyk z Jarosławem Kaczyńskim, została przeze mnie wówczas de facto odrzucona, no bo ja wiedziałem konsekwencje, jakie będą konsekwencje tego, że pójdę przeciwko temu przywódcy polskiego kościoła, bo dzisiaj ojciec Rydzyk jest w praktyce przywódcą kościoła polskiego. W dużej mierze tak. Znaczy, i to był powód, dla którego zażądał rozwiązania LPR-u? Tak, że zobaczył, że to było jeszcze przed wyborami w 2005 roku, że ja mogę być zagrożeniem dla tego budowania i co się później zresztą sprawdziło, no bo to Liga Polskich Rodzin odegrała największą rolę moim zdaniem w tym, że w 2007 roku Jarosław Kaczyński i ojciec Tadeusz Rydzyk stracili władzę. To niech pan pogłębi ten wątek, znaczy się, co zrobił pan osobiście, co zrobiła LPR, no żeby ten rząd zmusić do dymisji. Liga Polskich Rodzin stanęła po stronie LPR-a w momencie, w którym został zaatakowany. I to było kluczowe dla zmuszenia Jarosława Kaczyńskiego do wyborów. Ja byłem umówiony na rząd wspólnie z Platformą, jeżeli Kaczyński nie zgodzi się na wybory. Gdyby w 2007 roku
Donald Tusk usłyszał od Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, że nie będzie wyborów, to byłby rząd wspólny. Byli nawet premierzy szykowani już. No to rzeczywiście istotna rola. A proszę mi powiedzieć, dlaczego Andrzej Leper musiał umrzeć? Nie wiem. Nie wie pan. Nie wiem, tak, ale wiem, że on wiedział, on mi kiedyś powiedział, ale tak jak spacerowaliśmy koło Sejmu, on mi kiedyś powiedział, że on ma jakieś materiały dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. A skąd? Jak próbowałem go wypytać o to, w sposób oczywisty bardzo to interesowało, ale nie powiedział mi skąd, ani nie powiedział mi, co to jest, ale powiedział mi, że on się boi ich użyć, bo uderzyłyby również w niego w jakiś sposób. Nie wiem, co to było. To jaki jest dziś pana stosunek do Kościoła w Polsce? W 2018 roku napisał pan list do biskupów polskich i nuncjusza w Polsce. Dlaczego milczycie? Co powoduje, że w sytuacji, gdy jawnie łamana jest Konstytucja RP oraz łamana jest zasada prawidłowego sprawowania władzy, nie słychać głosu Kościoła polskiego, gdzie jest Kościół prymasa tysiąclecia, wielkiego Jana Pawła, prymasa Glempa. Jaki jest pański stosunek dzisiaj do tego Kościoła w Polsce, jaki jest? No, jaki dominuje? Trzeba pamiętać, no jak zdefiniujemy Kościół. Ja się uważam za część Kościoła. No, tak, tak. Nie, no, natomiast jeżeli chodzi o hierarchów, to w moim przekonaniu to milczenie, a właściwie formalne wspieranie władzy, które obserwujemy właściwie każdego dnia ze strony biskupów, mediów katolickich i wielu księży, no, może nie wszystkich biskupów, ale prawie wszystkich, jest największym skandalem polskiej hierarchii katolickiej od XVIII wieku. Tak uważam. Od czasu wsparcia Targowicy. I ten skandal musi być rozliczony, bo mamy do czynienia... Chyba rozliczany jest już gwałtownym spadkiem wiernych ludzi uczestniczących w mszach. To są konsekwencje zgorszenia, które oni wywołują. Natomiast ja mówię o czymś innym. Ja mówię o rozliczeniu prokuratorskim. Dlatego, że duża część, nie wszystka, niektórzy to są ideologicznie, ale duża część tego wsparcia ma charakter po prostu finansowania, wspierania politycznego przez inwestycje, dotacje ze strony podmiotów rządowych, które nie mają uzasadnienia racjonalnego, bo niekiedy państwo powinno wspierać Kościół, nie wiem. Jak jest remont ołtarza Wita Stwosza, no to państwo musi to wspierać i to jest w wspólnym interesie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakimiś niejasnymi budowaniem hoteli, jakiś, czy darowaniem ziemi na cele handlowe, to są wszystko sprawy dla prokuratora. I uważam, że jednym z ważnych wątków przyszłej prokuratury będzie musiało być wyjaśnienie tych historii. I bardzo surowe wyjaśnienie. Z konsekwencjami karnymi bez względu na jakąkolwiek pozycję osób, które tym uczestniczyły. A proszę mi powiedzieć w takim razie, jaki jest dzisiaj pański stosunek do ludzi niebinarnych? Bo jeszcze w internecie krążą pańskie wypowiedzi, to znaczy osób nieheteronormatywnych najogólniej rzecz biorąc. Jestem tu po to, by przeciwstawić się wstrętnym pederastom. Pederastom krzyczał pan w 2007 roku na Marszu dla Życia Rodziny, dopóki będę miał cokolwiek do powiedzenia w Ministerstwie Oświaty, nie będzie propagandy homoseksualnej i tak dalej, i tak dalej. Czy dalej pan odczuwa tę idiosynkrazję ludzi niebinarnych? Nie wypowiedziałbym tych słów w sposób oczywisty i jest mi za nie przykro. Przykro je słuchać. Natomiast myślę, wydaje, że mój stosunek polityczny do tego zagadnienia jest taki, że w obecnym świecie i w propagandzie, która jest oraz na rok przed wyborami, sprawy światopoglądowe powinny być ostatnim tematem, który porusza opozycja w jakikolwiek sposób, bo te tematy dzielą.
Tak? Znaczy, Tusk zrobił błąd, opowiadając się po stronie wolności kobiet do aborcji, pańskim zdaniem? Wie pan, Donald Tusk, wydaje mi się, w tej akurat sprawie wykończył albo próbuje wykończyć sojusz lewicy demokratycznej, bo nie rozmawiałem z nim na ten temat, ale zawsze tego typu ruchy w Platformie zmierzały do dobicia lewicy pod próg. I to nie tylko jak Tusk to robił, ale i wcześniej. A to nie jest jakiś tam strzał we własną stopę, no bo jednak perspektywa koalicji z lewicą chyba powinna być miła sercu Platformy. Nie wiem, ja myślę, że wolałaby Platforma zabrać lewicy elektorat, prawda? Aha. Przekreśla trochę szansę. Z pewnością byłoby to dla Platformy lepsze. I wydaje mi się, że rozmawianie w tej chwili o sprawach światopoglądowych przed wyborami, ale jeszcze trzeba pamiętać, że żeby zmienić sprawy światopoglądowe po wyborach, to trzeba albo odwołać prezydenta, czyli mieć 2/3, albo mieć większość na przełamanie prezydenta, czyli 3/5. No i jeszcze trzeba rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego. No tak. W związku z czym to są wszystko takie rzeczy, które po wyborach nie będą i tak zrealizowane, bez względu na to, co kto mówi. No chyba, żeby Platforma dostała 2/3, ale to jest chyba niemożliwe. Więc... No poczekajmy jeszcze na początek zimy. To... No tak, ale nawet jeżeli będzie załamanie się poparcia dla PiS-u, to rozkład wzrostu partii opozycyjnych będzie przebiegał linearnie moim zdaniem, albo nawet z większą przewagą tych, którzy są bliżej elektoratu PiS-owskiego, czyli Hołowni PSL-u. Tutaj bym nie... Znaczy wydaje mi się, koncepcja, że Platforma będzie miała 2/3, jest wykluczona w przyszłorocznych wyborach, albo prawie wykluczona. Okay. Stąd tego typu wypowiedzi mają charakter wyborczy, a nie programowy. No, tak, to jest prezentowane jako przeniesienie frontu walki z walki politycznej na walkę cywilizacyjną. Rzeczywiście no, wydaje się, że PiS reprezentuje jakieś no, zamieszkłe czasy, jakieś wstecznictwo. Natomiast Tusk uznał najwyraźniej, że postawienie na określone, że tak się wyrażę, wartości postępowe, tak zwane, czyli liberalne. Ja jestem, panie redaktorze... Wyraźnie oddzieli PO od PiS-u, nie? Ja powiem, o ile dyskusja dotycząca zakresu penalizacji pewnych złych czynów jest otwarta i można dyskutować, to ja jestem przeciwnikiem osobiście banalizacji tematu aborcji. To nie jest rzecz banalna i to takie hasło, które jest modne wśród skrajnie lewicowych ugrupowań, aborcja jest super, tak? Dla mnie ono jest nieprawdziwe i złe, po prostu złe. No tak, tak, oczywiście, ale myślę, że to zbanalizował ten temat całkowity zakaz, no i nagle przeniósł go na ulicę, zamiast... No, kompromis miał swoją dyskusji, tak, kompromis tak, tak. Aborcyjny miał swoją wartość i, otóż to. I wydaje mi się, że ale no Jarosław Kaczyński zdecydował się na ten krok po to, żebyśmy przez jakiś czas rozmawiali o sprawach światopoglądowych, które dzielą opozycję, a nie rozmawiali o nieudolności jego rządu. Tak, tak. No to stała od dawna jego taktyka. Proszę powiedzieć jeszcze, jaki jest dzisiaj pański stosunek do dziennikarzy? Kiedyś mówił pan, jak słucham niektórych pytań dziennikarzy, to coraz bardziej zaczynam wierzyć, że ludzie pochodzą od małpy. No a parę dni temu zbeształ pan z błotem troszkę Bogdana Rymanowskiego i tak dalej. A ze mną pan jednak rozmawia, za co jestem bardzo wdzięczny. Zbeształem Bogdana Rymanowskiego za co? Za to, że jest symetrystą, tak? O to mi chodziło. Bo już nie pamiętam. Tak, tak, tak. No, w wywiadzie z Borysem Budką sugerował, że władza podsłuchując pana Pegasusem miała na pewno swoje uzasadnione powody czy coś takiego. No, nie słuchałem tego wywiadu. Bezczelna wypowiedź tak naprawdę, bo
władza podsłuchiwała mnie Pegasusem po to, żeby się dowiedzieć, jakie są plany Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. To jest dla mnie oczywiste. A proszę powiedzieć, czy ta władza dowiedziała się czegoś istotnego, podsłuchując pana? Chyba tego nie wiem do końca, bo oczywiście rozmowy, które się prowadzi, od lat się prowadziłem, to jeżeli były naprawdę poważne, to nie przy iPhone'ach, no bo przecież ja miałem świadomość technicznych możliwości, które są. Natomiast pewnych rzeczy się nie dało uniknąć i myślę, że to, że oni mnie w datach podsłuchiwali, takich, które świadczą o tym, że próbowali się dowiedzieć, czy Donald Tusk po wizycie u papieża Franciszka będzie ogłaszał swój start w wyborach prezydenckich, bo ja miałem pewien udział w tej wizycie, taki nieformalny, i myślę, że to ich interesowało, bo wystąpienie Tuska, że on startuje w wyborach prezydenckich na 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, mogłoby się odbić pozytywnie na wyniku opozycji. Mhm. I myślę, że to ich martwiło i dlatego był taki, dlatego byli tak skupieni na mnie. Poza tym szukali oczywiście haków za sprawę dwóch właśnie wież. To mnie interesuje, czy znaleźli jakieś haki i na pana, i na Tuska. Pana, gdyby znaleźli na mnie haki, jakiekolwiek, gdybym cokolwiek zrobił, gdyby cokolwiek było nielegalnego w moim telefonie, by pan się o to mnie nie pytał, tylko by pan sobie otworzył na widzenie TVP Info i by pan sobie przeczytał. Oczywiście, to prawda, tak. To prawda, że jest pan spokrewniony jakoś, skuzynowany z Jarosławem Kaczyńskim? Wie pan co? Bardzo, ale to bardzo daleko. To jest od strony mojego dziadka. Rodzina miała szlacheckie korzenie. A te warstwy były ze sobą właściwie spowinowacone we wszystkich możliwych relacjach. W związku z czym jest, jak pan wejdzie na genealogię Meneokoskiego, to może pan znaleźć to połączenie, ale ono jest bardzo, bardzo odległe, więc ja używam słowa kuzyn. No tak, troszeczkę szyderczo. Raczej szyderczo niż. Tak. I szczerze mówiąc, nie chciałbym mieć takiego kuzyna. Mógłbym wybierać, to bym wolał go nie uznawać za część. Niestety, rodziny się nie wybiera. To już pan nie da rady. A proszę powiedzieć, bo, nawet kiedy byli panowie w dobrych stosunkach, Kaczyński kiedyś powiedział coś takiego. Niespecjalnie przypadam za tym, żeby występować razem z premierem Giertychem, ale to nie jest polityka, tylko centymetria. Trzymajmy się od siebie z daleka. To rzeczywiście. Trzymamy się z daleka i kompleks, na tak? Zdrowie nam wychodzi. Natomiast to, że dzieli nas różnica wzrostu, myślę, że to jest najmniejsza z różnic obecnie, która jest. No tak, ale tak, Michał Kamiński, Radosław Sikorski, pan, mówiliście mi tutaj w Allegro Manontropo, że jest to człowiek inteligentny, no ale pan wybaczy, tego nie widać. W każdym wystąpieniu bredzi, brak w tym, co mówi, elementarnej logiki, kaleczy język polski. Niech mi pan da jakiś przykład jego inteligencji. Wie pan co, no, ale rządzi naszym krajem. Jak podejmie decyzję, to nie jest cwaniactwo, inteligencja, bo premierem będzie. Inteligencja, a cwaniactwo jest spora. Musiał mieć inteligencję, żeby dojść do takiej pozycji. Jak on zadecyduje, że premierem będzie Suski, będzie pan miał premiera Marka Suskiego. To będzie premier pańskiego rządu. W związku z czym to nie jest tak, że to jest człowiek nieinteligentny. Aczkolwiek patrząc na niego teraz, ostatnio podczas tej trasy, tournée po kraju, mam wrażenie, że stres go zżera. Ma świadomość, że przegrywa i, no i słabszą kondycję widzę. Znaczy, tak jak pan mówi, miesza słowa, miesza fakty, wymyśla różne rzeczy, opowiada głupoty, bredzi, jest bardzo niechlujnie ubrany, więc to wszystko świadczy o tym, że no, przeżywa jakiś bardzo trudny czas. No właśnie, ale z jednej strony mówi pan, że jest inteligentny, z drugiej strony w co drugim wpisie na Twitterze czy na Facebooku robi pan sobie z niego bekę, a on się codziennie podkłada, no niech pan pozwoli. Dzisiaj powiedział to
no, de facto wódz, przywódca Polski. Dzisiaj ceny węgla są niewysokie, mamy do czynienia z okresem zdarzającym się w dziejach gospodarki, gdy ceny węglowodanów są niskie. No to, takie stwierdzenie dzisiaj, wymaga... Dzisiaj to powiedział, bo nie słyszałem. Nie, powiedział to kilka lat temu już, to obiegło, świat, prawda? No ale czy człowiek inteligentny powiązałby ceny węgla z cenami węglowodanów? Przepraszam za wrażenie, nie wiem, chleba, makaronu, no a tego, potem mówi 5 milionów Polaków do Egiptu ma jeździć, prawda, bo no, to będę prawie tyle jeździło już, a teraz już mniej. Ci, którzy atakują Ziobrę, to front obrony przestępców, mówi. My, proszę Państwa, mimo wściekłych ataków mamy na to zwycięstwo, pełną szansę, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy, że dotrzymamy zobowiązań, a drugi, że nasze rządy będą przeciwieństwem rządów prawa. To mówi człowiek inteligentny? No wie pan, on miał takie skłonności do lapsusów. Pamięta pan ten tekst? Nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Tak? No i z ziemi polskiej do Wolski chciał powiedzieć. No więc on miał taką skłonność do tego typu lapsusów nieustanną, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on opatentował jedną rzecz. Znaczy, on opatentował to, że emocje społeczne można wywoływać właśnie dzieląc Polaków. I to ten mechanizm dzielenia i takiego tworzenia nagonek, on świetnie opanowany. No teraz cena Niemców za reparacje. No, to już od kilku lat powtarza, no już właściwie dokładnie tymi samymi słowami mówił tych samych. A wie pan, dlaczego ja uważam, że reparacje nie są realne? Nie, to absolutnie nie jest realne. Jaki jest dowód na to? Bo to, że ja uważam, ale jaki jest dowód na to? Bo gdyby były realne, to ojciec Rydzyk już by od swoich babć zbierał cesję tych reparacji, a ciągle tego nie robi, więc to oznacza, że reparacji nie będzie. No, ja myślę, że 101 tysięcy kilometrów kwadratowych, które terytoriów niemieckich, które zostały przekazane Rzeczypospolitej przez Stalina po II wojnie światowej, jakąś tam formą reparacji już było. No, Niemcy mogłyby powiedzieć, dobrze, zapłacimy wam jakieś reparacje, ale oddajcie nam nasze tereny, które zajmujecie od 30. To jest oczywiste, że temat reparacji... To jakieś jest szaleństwo, wpuszczanie całego kraju Polski w tego typu logikę, w tego typu retorykę. No. To znaczy, wie pan, gdyby były jakieś takie ruchy ze strony, tak było 15 lat temu, Fundusz Pruski, czy tam wtedy Steinmeier, tak? Nie. Erika Steinmeier. Erika Steinbach. Steinbach, przepraszam. Ona wówczas jakby no bardzo mocno atakowała Polskę, no to o właśnie ziemię zachodnie, to można wtedy podnosić temat reparacji, ale jak jest właściwie spokój w relacjach, nie ma żadnych napięć, to podnosić ten temat to się robi tylko na użytek wewnętrzny, po to, żeby uzyskać wzmożenie patriotyczne i próbować doprowadzić do tego, żeby pokazać, opozycja nie chce reparacji, bo jest Niemcami. Bardzo dobrze Tusk zrobił, powiedział, tak, reparacje, super, czekamy, kiedy wypłacą. Tak? Więc zostawił go na spalonym, można powiedzieć. No tak, ale to jest szalenie niebezpieczna gra i to się naprawdę może dla Polski bardzo źle skończyć właśnie z powodów, które wymieniłem. A teraz jeszcze jedno pytanie, bo właśnie rozpoczął się proces, w którym być może zostanie zlecona ekspertyza na temat heteronormatywności lub nieheteronormatywności Jarosława Kaczyńskiego. A o ile pamiętam, to pan opowiadał w 2010 w Rzepie, w Rzeczpospolitej, że na jednym z posiedzeń rządu pan i Radek Sikorski robiliście takie dość żartobliwe aluzje. Nie, przepraszam, tego. Ja żadnych aluzji nie robiłem, zaprzeczam. Natomiast rzeczywiście tak odebrał wypowiedź Jarosława Sikorskiego pan premier Kaczyński. Historia była następująca. Mianowicie pan świętej pamięci Gosiewski przedstawiał projekt oświadczeń majątkowych, które zmierzały do tego, żeby każdy urzędnik de facto był na łasce lub nie łasce CBA, bo oświadczenia majątkowe miały być nie tylko własnej żony, dzieci, ale również szwagrów, braci i nie tylko ich majątku, ale każdego zakupu powyżej 10 tysięcy złotych.
i dotyczyć miało wszystkich urzędników, wszystkich radnych i wszystkich dziennikarzy, co było ciekawe. I wówczas Zyta Gilowska, świętej pamięci, do mnie mówi takim, ona miała taki, siedziała obok mnie, taki chrypliwy głos, mówi: na miłość boską, panie premierze, niech pan coś zrobi, to szaleństwo. No więc ja, podpuszczony przez Zytę Gilowską, zgłaszam się do głosu i mówię, bo to wiadomo, bo żeby wywalić ten projekt, to trzeba było sposobem, a nie sił. Więc mówię: panie premierze, ja widzę tutaj znaczący brak w tym projekcie. Mówię: jaki? Mówię: no, w tym projekcie brakuje oświadczeń majątkowych za zakupy zrobione przez konkubentów. Kaczyński mówi: o, bardzo słusznie. Ja jeszcze dodałem, że środowiska liberalne często żyją w sytuacjach nieuregulowanych, w związku z czym nie miałyby tego obowiązku wobec swoich konkubentów. Słusznie mówi premier Kaczyński i nakazuje RCL-owi, czyli prawnej, chyba pani Rusiniak była wtedy ministrem od spraw prawnych, dopisać to do ustawy. Na co pani minister Rusiniak zdjęła okulary i mówi do mnie: a jak pan premier zdefiniuje konkubinat? Ej, mówię na to: Liga Polskich Rodzin jest pryncypialna w tym zakresie i uważamy, że należy wpisać definicję, że konkubinat to jest przynajmniej wystarczające do stwierdzenia konkubinatu jest jednokrotny stosunek płciowy. Na to ona na mnie patrzy tak, wie pan, tak z osłupiałym wzrokiem, tak? Ja mówię: inaczej tej ustawy nie poprzemy, to w ogóle nie wchodzi w grę. Na co? I to wszystko było akceptowane przez Kaczyńskiego jako zmierzające do rozszerzenia zakresu osób, których mógłby oskarżać, w razie tego trzymać akt. Na to się zgłasza Radek Sikorski i mówi: panie premierze, ale jesteśmy rządem europejskim i w związku z tym domagam się, proponuję, abyśmy ten konkubinat również zastosowali w odniesieniu do związków jednopłciowych. I w tym momencie Kaczyński zdał sobie sprawę, że my sobie po prostu z niego łacha drzemy i szydzimy. Zrobił się cały czerwony, zaczął wrzeszczeć na Sikorskiego, żeby tutaj nie wprowadzić. Na mnie się bał wrzeszczeć, no bo ja miałem posłów za sobą. No ale to była ostatnia Rada Ministrów z udziałem Radka Sikorskiego. Już na następną ministrem obrony był ktoś inny. Chyba Szczegło był? Już nie pamiętam. Chyba Szczegło. W każdym razie tak, no, się skończyła. Czuły jest na tym punkcie, a mimo to zdecydował się wnieść pozew przeciwko Janowi Pińskiemu, który być może będzie musiał wycofywać, kiedy dojdzie do tego, że sąd zdecyduje, by jednak tutaj sprawę rozstrzygnąć definitywnie, ale nie poruszajmy tego prywatna jego sprawa i byłaby prywatną sprawą każdego, gdyby nie fakt, że on tak energicznie, tak strasznie atakuje i opiera swoje kampanie na atakowaniu ludzi LGBT. No, ale szczerze mówiąc, panie redaktorze, ostatnią rzeczą, o której chciałbym rozmawiać, to jest życie seksualne prezesa PiS-u. Wybaczy pan, ale to ponad mój poziom wrażliwości. Dobrze, mimo że jestem gruboskórny. Na inny temat, bo ja też się czuję niewygodnie w takiej rozmowie. A kiedy się panowie znali i współpracowali ze sobą, to czy on był równie religijny co teraz? Bo różne w tej sprawie głosy są prezentowane. No, każdy zawsze może się nawrócić. Ja nigdy nie stwierdziłem u Jarosława Kaczyńskiego najmniejszych oznak religijności. Nigdy nie widziałem. Nigdy też specjalnie jakiś rozmów na ten temat nie prowadził. Wydaje mi się, że on relacje z Kościołem Polskim traktuje wyłącznie na zasadach komercyjnych albo po prostu cynicznych. No tak, instrumentalnych, no ale tym... Może się zmieni, ja z nim 15 lat nie rozmawiałem, także być może się zmienił pod tym względem. Ale w sensie, że po śmierci brata rzeczywiście się trochę pod tym względem zmienił, no bo
nie wiem, dalej nie wpuszcza proboszcza, który chodzi po opłatek, a Lech Kaczyński wpuszczał. No ale to już jest inna sprawa. Dobrze. Parę lat temu powiedział pan, zmieniając temat, cała reforma sądownictwa jest po to, by PiS mógł aresztować swoich przeciwników i chronić swoich przed odpowiedzialnością. I w związku z tym chcę pana zapytać, czy pańskim zdaniem groźniejszy dla Polski jest Jarosław Kaczyński czy Zbigniew Ziobro? Jarosław Kaczyński. Jednak. Ziobro sam nie zrobi nic. Jarosław Kaczyński jest tym, który spina cały układ. On wymyślił ten projekt. I wydaje mi się, że oczywiście Ziobro jest młodszy, więc ma większą perspektywę przed sobą, ale generalnie uważam, że nie jest tak inteligentny jak Jarosław Kaczyński. Okay. I też emocjonalnie nie jest gotowy, moim zdaniem. Ja w dalszym ciągu. Zabraknie i Kaczyńskiego, to Ziobro będzie oczywiste, że jest tym, czym jest, czyli zerem. Tak, no do tej inteligencji Kaczyńskiego panowie, wszyscy, którzy go znali dość dobrze przez jakiś czas, mnie nie przekonali jednak. W dalszym ciągu uważam, że to jest wyłącznie cwaniactwo, nie inteligencja, bo inteligencja powinna być poparta jakąś wiedzą. Ale odchodząc od tego. Na koniec chciałbym panu parę takich pytań bardziej ogólnych zadać. Po pierwsze, czy pańskim zdaniem PiS realizuje strategiczne cele Putina? Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński w swoim przekonaniu realizuje interes swój własny i swojej partii, próbując znaleźć przestrzeń pomiędzy Unią Europejską a Rosją. A to znajdowanie tej przestrzeni widział jeszcze na pewno przed wojną na tej zasadzie, jak to robią Węgry, czyli że gra pewna pomiędzy Unią a Rosją. No właśnie, chciałbym tutaj wtrącić, proszę mi wybaczyć, że w 2016 roku powiedział, że państwo prawa niekoniecznie musi być demokratyczne, czyli na dwa lata, zanim Orban wygłosił swoje orędzie w Rumunii, zresztą w Siedmiogrodzie, że promujemy demokrację nieliberalną, to Jarosław Kaczyński już to teoretyzował tutaj na swój sposób. Znaczy on na pewno chciałby państwa, które byłoby państwem, w którym nie można zmienić demokratycznie władzy, bo na tym polega autorytaryzm. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński w tym zakresie poniósł największą swoją życiową klęskę, dlatego że jemu się nie udało. To, co ja mówiłem o tym, że chciał aresztować przeciwników, to po co chciał aresztować? Nie dlatego, żeby ich udręczyć, tylko dlatego, żeby uniemożliwić zmianę władzy, realną zmianę władzy. Tak jak właściwie Orban to zrobił, czy jak ma Erdogan, czy jak ma Putin, czy Łukaszenko. Czy teoretycznie wybory są, teoretycznie struktury są, sądy niby funkcjonują, trybunały funkcjonują, parlament funkcjonuje, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. I wydaje mi się, że to było celem Jarosława Kaczyńskiego, którego nie osiągnął, bo on dzisiaj nie jest w stanie odwołać wyborów. Znaczy odwołanie wyborów skończyłoby się po prostu wojną domową, którą by on przegrał. No, przełożenie wyborów to jest rzeczywisty projekt, który jakoś tam działacze PiS-u ciągnął. To się przewija przez ich wypowiedzi, przewija się. No, ale to może doprowadzić, wie pan, do rewolucji. Tak? Znaczy jeżeli Polakom by się zabrało możliwość wyborów, że powiedzmy za pół roku Rada Ministrów podejmie uchwałę, że jednak jest stan wojenny albo wyjątkowy i nie ma wyborów, to reakcja ludzi może być bardzo gwałtowna. To wydaje mi się, że... Może, ale nie musi moim skromnym zdaniem, prawda? No, jeśli nie jest kiełbasa grillowa i piwo, to właśnie dzieje. No ale już tej kiełbasy i piwa jest coraz mniej. No. No. Coraz gorzej z tym jest, tak. No, ale nawet węgla brakuje na grilla. No. No, trzeba palić wszystkim. Może czym się da, tyle by nie oponami. Tak, no. To jak pan to ładnie spuentował, to jest Polska naszych marzeń, prawda? Tak właśnie Jarosław Kaczyński szykuje Polskę duszną, w smogu, ale za to z patriotycznymi roszczeniami do Niemiec. Tak. Jakby pan w takim razie określił obecny ustrój panujący w Polsce? Czy to dalej jest państwo demokratyczne, czy to jest jakaś forma... Nie no, to jest państwo budowanej autokracji, której budowa się chyba nie udała. I tak bym to określił, że nie wszystkie zamiany demokracji na autorytaryzm się udały. Moim zdaniem w Polsce
nie udało się na przykład na Ukrainie. W Polsce też się nie uda. Oni 2 lata temu mogli zrobić taki przełom. Wydaje mi się, że wtedy mieli takie okienko, w którym mogli domknąć system. Nie zrobili tego z różnych powodów. I teraz już jest za późno. Jesteśmy w roku przedwyborczym. No tak. To w takim razie poproszę pana w ostatnim pytaniu o zabawienie się w proroka i powiedzenie mi i nam wszystkim słuchaczom, kto wygra wybory w przyszłym roku w Polsce? Tusk wygra, ale większości sam mieć nie będzie. Będzie musiał porozumiewać się z Hołownią i z PSL-em. Myślę, że taki będzie rząd. Czy SLD wejdzie do Sejmu, to nie wiem, bo Tusk zabrał im tlen. Natomiast te 3 partie będą rządzić Polską. No ale przed nimi bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie. Tak, zarówno pod względem gospodarczym, jak i względem przede wszystkim ustrojowym, bo jak pan słusznie powiedział, kwestia Trybunału Konstytucyjnego, kwestia prezydenta, który będzie, tak jak Lech Kaczyński, konsekwentnie wetował, co się da tylko zawetować i tak dalej. Więc innymi słowy, czekają nas tak czy owak trudne czasy, nawet jeżeli wygra opcja demokratyczna w naszym kraju. Wygra, wygra, panie redaktorze. Polska wygra. Tym optymistycznym akcentem, proszę państwa, kończymy naszą rozmowę z mecenasem Romanem Giertychem. Panie mecenasie, naprawdę z całego serca dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna okazja do tego. Państwu też dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro na Manon Troppo na portalu na temat.pl. Do zobaczenia.